Dzisiaj opowiem o kodzie wychowawczym. Bardzo często w różnych dyskusjach pojawia się taki problem, dlaczego dzieci dzisiaj się nie słuchają. Jedni twierdzą, że po prostu jest to wynikiem, jest to wynikiem złego podejścia do dzieci, że dzisiaj dzieci się zmieniły mają po prostu inny sposób bycia. Inni zwracają na błędy wychowawcze, i taki spór sobie trwa. A ja tutaj chciałbym przytoczyć pewien, pewien fakt. Otóż Manfred Spitzer to jest taki niemiecki pisarz edukacyjny gdzieś z pogranicza psychologii i neurologii. On w jednej ze swoich książek zwraca uwagę, że gdy on był dzieckiem, to w jego szkole. Uczyło się bardzo, w jego klasie było bardzo dużo dzieci i te dzieci miały dobre wyniki. I wówczas badania potwierdzały fakt, że nie ma żadnego związku między liczbą dzieci w klasie a wynikami nauczania. No dzisiaj to się wydaje wręcz czymś no, niemożliwym. No jak to? Czym mniejsza klasa, tym lepsze wyniki nauczania. A jak się to działo kiedyś, że 40 czy 50 osób w klasie? I pięć osób w klasie, to nie miało żadnego znaczenia. Dzieci się tak samo uczyły. Tak samo się uczyły. Nie było żadnej, żadnej różnicy. I teraz, z czego to wynika? Moim zdaniem, zmienił się pewien kod kulturowy, wychowawczy. Chodzi o to, że o ile kiedyś dziecko było wychowywane w taki sposób, że słuchało się rodziców i od samego początku pewne zachowania były dla niego naturalne. One nawet nie walczyły z tym na zasadzie, że się buntują, tylko po prostu były to za zachowania naturalne. Jedna z autorek pamiętników z okresu międzywojennego, z rodziny arystokratycznej, opisuje już teraz zapomniałem nazwisko, ale to, to, to nie jest ważne opisuje, jak będąc dzieckiem, wszystko jadła. To, co podano na stole. I tam nie było czegoś takiego, że, że nie można, że, że nie musi jeść. To, tam po prostu to było nie do pomyślenia: po prostu ma jeść i tyle. I, i, i nawet nie na takiej za zasadzie, że to było nakazane, bo jak nie, to będzie kara. To nawet nie, nie było, że kara jakaś będzie, bo po prostu tego nie było. Bo przypomina mi się taka też anegdota związana z Eustachem Sapiechą jednym z potomków znanego rodu który opowiadał jak też w swoich pamiętnikach jak w okresie międzywojennym trafił do pewnej firmy handlowej zresztą żydowskiej która handlowała z Afryką z krajami afrykańskimi on się po prostu interesował Afryką a wiedział że już czasy kiedy arystokracja żyła sobie ze swoich majątków minął i po prostu chciał się nauczyć jakiegoś zawodu. I on opisuje, że to wywołało wielki skandal w jego rodzinie. Skandal, dlatego że ciotki zaczęły wręcz mówić, że jeden z sapiechów poszedł w bolszewiki, czy tam w komunisty. Oni wręcz nie mogli tego zrozumieć, bo dla nich, jak mówi sapiecha, to było nie do pomyślenia. Co to znaczy nie do pomyślenia? To znaczy, że nie było takiej opcji. Arystokrata mógł, mógł być właścicielem ziemskim, dyplomato, ambasadorem, posłem, ale nie mógł być handlarzem. Tego po prostu nie było. I z czymś podobnym mamy do czynienia, jeśli chodzi o wychowanie. Nie było czegoś takiego, jak to, że sobie dziecko grymasi, że ono tam się nie słucha rodziców. I to nawet nie na zasadzie, że była kara za to, że jakaś groziła. Jeszcze raz powtarzam. Po prostu kod kulturowy był taki, że to było normalne postępowanie. A kara, oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, że kiedyś nie było tak, że świat był idealny i że, i że, wszyscy, i że, i że, i że zawsze i wszędzie tak było, tak jak ja to tutaj omawiam. Tak, wszędzie też nie było, ale dominował pewien kod kulturowy wychowawczy, który oczywiście. Im bliżej naszym czasom, on po prostu przestawał dominować w większych obszarach, że tak powiem, społecznych. Ale on był. On był. I ten kod polegał na tym, że pewne zachowania były naturalne, normalne. A w związku z tym dziecko nawet nie odczuwało jakiegoś dyskomfortu, tego, co się dzisiaj nazywa jakimś takim stłumieniem, przytłumieniem, tym, co które później prowadzi do kompleksów, i tak dalej, i tak dalej. To nawet nie był ten problem, bo od samego początku dziecko wiedziało, jak ma iść, jaka jest droga. To nie było tak, że oto dojeżdżamy do skrzyżowania i je mamy albo w prawo, albo w lewo. Było w prawo. Prosto lub w lewo to było na pole lub do lasu. Tam nie było drogi. I dzieci szły tą drogą normalną. I nie było takiego buntu. Czyli jeżeli w kościele, na mszy trzeba było siedzieć, to siedziały. Nie dlatego, że, yy, że się bały rodziców, tylko że to było normalne. Jeżeli jadły, co podano, to dlatego, że to było normalne, a nie dlatego, że im grożono. To było coś normalnego. Gdy ten kod kulturowy został złamany, to po prostu dzieci jak gdyby zerwały jabłko z drzewa poznania. I dla nich już takie zachowanie, które jest typowo buntownicze, jest czymś normalnym. I w związku z tym teraz jesteśmy już na całkiem innym poziomie. I teraz już psychologowie mogą mówić, że każąc dzieci, no za dużo każąc, to rzeczywiście to jest prawda, że mogą to być tam jakieś zmiany w mózgu, że pojawiają się kompleksy i tak dalej, i tak dalej. Bo nadmierna kara, nadmierne karanie, ciągłe karanie do tego właśnie prowadzi. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale w momencie, kiedy dziecko Idzie tym swoim normalnym nurtem, naturalnym, wychowawczym. Uczy się pewnych podstawowych rzeczy, panowania nad sobą, panowania nad swoimi słabościami, wzorców kulturowych związanych z zachowaniem, wówczas, w momencie, kiedy pojawia się kara, a wcześniej złe zachowanie, przyjmują tę karę ze zrozumieniem, bo przyjęli pewien wzorzec kulturowy i w momencie, kiedy rodzice każą, Dziecko za złamanie tego wzorca, wówczas nie ma tego elementu buntu, który dzisiaj jest tak popularny wśród młodzieży. Jeżeli się dzieciom zaczęło mówić o, że, o wolności, to one uważają, że im się należy wolność i one mogą postępować nawet źle. Z drugiej strony, nie jest wcale tak, że młodzież wówczas była podporządkowana rodzicom, Zawsze. Otóż jeszcze raz powtarzam, istniał pewien kod kulturowy, który dotyczył również rodziców. Jeżeli dzieci dorastały w ramach tego kodu kulturowego i widzieli, że rodzice postępują źle, no to nie mieli obowiązku słuchać rodziców. Im się coś w głowach zaczynało burzyć. Dlatego, to, to jest ważne, że. Ten kod kulturowy w równym stopniu dotyczył i dzieci, i rodziców. Niestety, w momencie, kiedy on został odrzucony, nastąpiło, pojawiło się wiele perturbacji w obszarze, jeśli tak można powiedzieć, wychowania, i wiele rzeczy, wiele spraw, wiele pojęć dzisiaj rozumiemy całkiem inaczej. Dziękuję za uwagę, mówił. Dariusz Zalewski.